Dzisiaj o poranku sięgniemy do fragmentu Bożego Słowa, które to znane jest chyba nawet ludziom niewierzącym. Przeczytamy sobie treść modlitwy Ojcze Nasz. A wy tak się módlcie. Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. I oczywiście, jak powiedziałem wcześniej, wielu, wielu ludzi zna treść tej modlitwy. Wielu ludzi wypowiada tę modlitwę codziennie. No i musimy z przykrością powiedzieć, że tak to wygląda, jakby wypowiadanie słów tej modlitwy było sobie amuzą. Nie przynosi żadnego rozwiązania. Ja myślę, że ostatnie dwa wersety, czy kolejne dwa wersety będą odpowiedzią na nasze pytanie. Jezus powiada, bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Drogi przyjacielu, możesz przychodzić do Boga w modlitwie codziennie. Możesz godzinami się modlić. Możesz jeździć na pielgrzymki, chodzić na pielgrzymki. Możesz składać wielkie ofiary. Możesz czytać Słowo Boże. Ale jeśli nie odpuścisz ludziom ich przewinień wobec ciebie, to nigdy nie będziesz wolny człowiekiem. I Boże Słowo mówi, że i Ojciec te dni odpuści takim ludziom ich przewinień. Przyznam, że to straszne słowa. I rodzi się oczywiście wiele pytań, bo jak to jest? Czy zbawienie mamy z łaski, czy nie? Czy ono jest warunkowe, czy nie? Ale przyjrzyjmy się temu tekstowi bliżej. Jak czytaliśmy, nasza Biblia, nie tylko zresztą w przekładzie Biblii Warszawskiej, używa określenia odpuścić ludziom. Ale tak naprawdę jakie określenie używane jest w Biblii, w Grece nowotestamentowej? Znajdziemy tutaj słowo afite. I ono jest bardzo ciekawe, ponieważ to słowo nie mówi o odpuszczaniu w ogóle. To słowo mówi o uwalnianiu. Czyli gdybyśmy w dosłowny sposób mieli przetłumaczyć te dwa wersety, to brzmiałyby one następująco. Bo jeśli uwolnicie ludzi z ich przewinień i Bóg Ojciec uwolni was, a jeśli nie uwolnicie ludzi i Ojciec wasz nie uwolni was od waszych przewinień. Co to znaczy? Co nam Bóg mówi w tym miejscu? Po pierwsze mówi o tym, że prawdziwe przebaczenie, prawdziwe uwolnienie, używajmy jednego i drugiego określenia łącznie, jest możliwe tylko wtedy, kiedy z jednej strony człowiek przyjmuje zbawienie w Jezusie Chrystusie, przyjmuje uwolnienie od swoich grzechów, doświadcza prawdziwego przebaczenia ze strony swojego Boga, ale jednocześnie ten sam człowiek w tym samym momencie w swoim sercu odpuszcza wszystkim tym, którzy wobec niego zawinili w jakikolwiek sposób wszystkie ich przewinienia. Czyli z jednej strony odczuwam wolność
spada ze mnie ciężar winy, przekleństwa, a z drugiej strony przestaję być strażnikiem swoich wrogów, przeciwników, a przynajmniej ludzi, którzy, jak sądzę, zawinili wobec mnie, puszczam po prostu te więzy, uwalniam ich i mówię: idźcie, jesteście wolni, tak jak ja jestem wolny. Dlaczego tu napisano, że jeśli my tego nie zrobimy, to Bóg nam też nie przepuści, nie przebaczy? Musimy zrozumieć, że zbawienie jest z łaski. Musimy zrozumieć, że Bóg przychodzi do naszego życia bez względu na to, jakimi jesteśmy ludźmi. Jeśli zechce, przyjdzie. To jest Jego wybór, Jego decyzja. I chce nam błogosławić, chce, żebyśmy żyli pełnią wolności. Ale jeżeli my chcemy przyjmować jedynie, ale sami nie chcemy oddawać wolności innym, to w jaki sposób to Boże błogosławieństwo może przyjść do naszego życia? Jesteśmy jak taka zatkana rura, przez którą nic nie przepływa, nic nie wpływa i nic nie wypływa. Ale my twardo stoimy na swoich pozycjach, uważając, że należy nam się przebaczenie, bo przecież Jezus umarł na krzyżu, a z drugiej strony uważając, że nie należy się przebaczenie tym, którzy dopuścili się wobec nas tak straszliwych przestępstw. Kiedy Jezus Chrystus umierał na krzyżu Golgoty, o co on się modlił wtedy? To jest bardzo ważne. On się modlił o to, żeby Bóg nie policzył grzechu tym, którzy dopuścili się wobec Niego tak straszliwego przestępstwa. Jezus na krzyżu Golgoty wybaczył, uwolnił swoich oprawców od winy. Czy my tak samo postępujemy? A jeśli jestem wierzącym człowiekiem, jeśli jestem uczniem Jezusa Chrystusa, jak twierdzę, to czy jestem człowiekiem, który przebaczył wszystkim, którzy w moim mniemaniu, w naszym mniemaniu, dopuścili się przestępstwa wobec mnie? Jak to jest z moim życiem? Iluż to znam ludzi, wierzących ludzi, którzy naprawdę męczą się, nie będąc w stanie przebaczyć tego, co zgodnie z prawdą, trzeba to przyznać, zostało uczynione wobec nich przez innych, którzy uważają się za wierzących. Ale musimy zrozumieć, że taka sytuacja to jest jak diabelska twierdza wewnątrz Kościoła. Dopóki nie zostanie zburzona, dopóki fundamenty nie zostaną wykopane i wyrzucone poza Kościół, to ona będzie tkwiła w Kościele i będzie niszczyła Kościół. I nic nie pomoże. Żadna modlitwa, nic nie pomoże próba dogadania się, porozumienia się. Ponieważ jedynym sposobem na to, żeby się pozbyć takiego przekleństwa, jest autentyczne przebaczenie, uwolnienie. Ja uwalniam mojego brata, który naprawdę uczynił mi zło. Uwalniam go. On jest wolnym człowiekiem. On to odczuje duchowo. Co on z tym zrobi, to naprawdę już nie moja sprawa. Ja go uwalniam. Diabeł nie ma możliwości, aby budować na tej niechęci, na tej złości, na tym nieprzebaczeniu jakichkolwiek złych twierdz wewnątrz Kościoła. Wtedy jesteśmy wolnymi ludźmi. Nie dziwcie się, kochani, jeżeli przeżyliście uwolnienie ze strony Chrystusa, ale nie uwolniliście innych ludzi od win wobec was i wasze życie nie jest spełnione. Nie dziwcie się, ono nie może być spełnione. Bóg o tym mówi wyraźnie. Bóg was nie może uwolnić. Nie dlatego, że nie ma takiej władzy. On po prostu szanuje nasze decyzje. To ty musisz podjąć decyzję o tym, że chcesz uwolnić innych ludzi, że chcesz im przebaczyć,
że chcesz z nimi żyć w pokoju. To ty masz wyciągnąć swoją rękę. To ty masz być tym, który patrzy na nich z uśmiechem, który modli się o nich, który dziękuje Bogu za nich. To, co oni zrobią, nie ma żadnego znaczenia. To oni muszą stanąć przed Bogiem. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak oni cierpią, pilnując tego, żeby wiązać ciebie swoją niechęcią, nienawiścią każdego dnia. Oni są niewolnikami. Oni są zmęczeni swoją nienawiścią, ale nie potrafią inaczej, nie umieją inaczej. Czy ty chcesz żyć podobnie? Czy chcesz być podobnym człowiekiem? Czy chcesz spędzić życie na zniewalaniu innych ludzi? A jednocześnie żądasz, żeby przebaczono ci twoje grzechy? Jak to jest? Tak być nie może. W życiu żadnego człowieka to nie zadziała. Bóg przynosi wolność, a więc ty przekazuj wolność innym. Pamiętacie podobieństwo Pana Jezusa? Powiedział on, skracając, że człowiek, który był winien ogromną, ogromną ilość pieniędzy, nie był w stanie tego spłacić w żaden sposób. Usłyszał wyrok, więzienie, i kiedy prosił o przebaczenie, prosił o rozłożenie na raty, cóż usłyszał? Dobrze, dobrze, jesteś wolny, daruję ci ten dług, jesteś wolnym człowiekiem. Czy byłeś kiedyś człowiekiem, który stał u kresu wyczerpania z powodu swoich długów? Tak, ja byłem takim człowiekiem kiedyś. Wiem, co to jest, kiedy nie możesz spać. Kiedy każdego dnia myślisz o tym, jak rozwiązać problem. Kolejny problem. Kolejny termin zapadalny, kiedy zapada rata. Znam takich ludzi. Czasami ludzie nie wytrzymują, nawet popełniają samobójstwa z tego powodu. Ten człowiek był w podobnej sytuacji. On żył w przerażeniu, w strachu. On wiedział, że on nie może oddać tych pieniędzy. Ale co Bóg zrobił? Bóg dokonał cudu. Ten człowiek odszedł ze świadomością, że jest wolny. I co się stało? Kiedy spotkał człowieka, który był mu winien drobną kwotę, co zrobił? Nie uwolnił go, nie przebaczył mu, zażądał spłaty. Jakie trzeba mieć serce? Ta historia pokazuje, dlaczego Bóg pewnym ludziom nie może przebaczyć. Nie dlatego, że nie ma władzy jako Bóg, a dlatego, że ludzkie serca nie chcą przyjąć przebaczenia. Tak naprawdę chcą wyciągnąć korzyść z tego, że im przebaczono. Drogi bracie, droga siostro, zlituj się nad sobą. Przebacz innym i przebacz sobie. Tak, sobie też trzeba przebaczyć. Uwolnij siebie samego również. Uwolnij siebie samego. Skoro Bóg ci przebaczył, przebacz sobie, przebacz innym. Czyż w największym przykazaniu, o którym Chrystus mówił, nie ma takiej frazy, która mówi, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jak możesz miłować innych ludzi, jeśli nie miłujesz siebie, jeśli nie umiesz siebie miłować, jeśli nie umiesz sobie przebaczać, nie przebaczysz innym ludziom. Przebaczenie w biblijnej Grece oznacza uwolnienie. 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 Ludzie potrafią toczyć wojnę o wolność. I niektórzy nawet wygrywają tej wojny, ale pozostają niewolnikami. W Jezusie Chrystusie możemy być wolni. Drodzy bracia i siostry, życzę wam tego, abyście tego dzisiejszego poranka potrafili przebaczyć sobie, przebaczyć innym, uwolnić siebie i uwolnić innych ludzi. I żyć w wolności, chodzić w wolności ze swoim Chrystusem. Amen.